Nazywam się Szymon Habro. Wraz z ojcem i bratem prowadzimy gospodarstwo rolne o powierzchni około 180 hektarów. Użytkujemy w swoim gospodarstwie przyczepy Metaltech. Jest to dokładnie tandem TS-14 o ładowności około 14 ton oraz przyczepa DB-14 również o ładowności 14 ton. Współpracuje to z różnymi ciągnikami. Zależy, który jest wolny. Mamy tam zainstalowany zaczep kulowy, który dużo bardziej ułatwia nam transport, ponieważ nie ma luzów. Połączenie jest na sztywno, przez co wszystkie drgania są redukowane. Zestaw przeważnie współpracuje razem, to znaczy tandem jest podłączony z przodu, a przyczepa z tyłu. Osiągamy tym samym ładowność około od 28 do 30 ton, zależy jakiego materiału. Tak jak wspominałem, uprawiamy rzepak w znaczącej ilości, około 50% powierzchni gospodarstwa, pszenicę, buraki cukrowe. Ciekawostką jest to, że stosujemy technologię pasową, to znaczy tak zwaną technologię jednego przejazdu. Praktycznie nie używamy już pługa, czasem się zdarza przeorać ziemię pod buraki, ale tak raczej skłaniamy się ku temu uproszczeniu. Przyczepy te służą w naszej gospodarce bardzo dużo, zwłaszcza tandem, czyli ta przyczepa TS-14. Praktycznie są one używane przez cały rok. Głównie właśnie w żniwa, oczywiście do odbioru różnych materiałów sypkich, czyli różnych koplonów, czyli ziarno zbóż, nasiona rzepaku, czy również obecnie, aktualnie teraz znajdujemy się na Polsku Kukurydzą, również przyczepy służą do transportowania zebranego właśnie przed chwilą ziarna kukurydzy. Ponadto tandem, tak jak mówiłem, przez cały rok jest użytkowany. Około miesiąc temu był intensywnie użytkowany podczas zbierania kukurydzy na sieczkę, na kiszonkę. Ponadto także przy zbiorach buraków także był właśnie stosowany do odbierania po prostu tych korzeni buraków od kombajnu samojezdnego, czy także różne czynności podczas zimy, jak na przykład różne przewożenie jakiegoś wapna, czy jakiejś ziemi, czy nawet również wywożenie obornika na pole. Także można powiedzieć, że są użytkowane u nas bardzo, bardzo dużo, zwłaszcza właśnie tandem. No i cóż możemy powiedzieć, jesteśmy bardzo zadowoleni z tych przyczep. Przede wszystkim też warto zaznaczyć, że to są polskie przyczepy i także nie ma co się wstydzić polskich marek. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Jedyne co mogę dopowiedzieć, to kwestia skrętnej osi. W tandemie nie mamy założonej skrętnej osi. Ta skrętna oś bardzo by się przydała przy takiej dużej ładowności, przy takiej dużej przewożonej masie. Ta skrętna oś jest bardzo, bardzo przydatna podczas kierowania silnikiem, zwłaszcza na zakrętach, czuć właśnie brak tej miękkiej osi. Dlatego właśnie ta skrętna oś jest dostępna w ofercie Metaltechu jako opcja dodatkowa. I dlatego ją właśnie innym użytkownikom bardzo polecam właśnie tą opcję. No i ponadto sami myślimy, że właśnie w jakimś najbliższym czasie po prostu tą skrętną oś dołożymy do tego tandemu. Istnieje możliwość właśnie dołożenia tej skrętnej osi. Kontaktowaliśmy się już właśnie w związku z tym z przedstawicielami Metaltechu i prawdopodobnie dojdzie to do skutku. No i wtedy można powiedzieć, cóż będę powiedzieć, no wtedy to będzie już naprawdę przyczepa idealna. Dodatkowo jeszcze mogę powiedzieć, że są najszersze chyba są założone możliwe opony w nich, w tych przyczepach, co znacznie ułatwia transport właśnie różnych tych dużych objętości właśnie ziarna, nasion po polach. Dzięki temu opony właśnie nie zapadają się w ziemię. Można powiedzieć, że lżej idą po tej ziemi, ciągnik ma mniej po prostu pracy, także też warto dopłacić te parę złotych do tych szerszych opon i też wtedy efekt tych przyczep będzie na pewno lepszy. Moje gospodarstwo przejąłem po ojcu w 90 roku. Zaczynaliśmy od 11 hektarów ziemi, początki nasze takie były, potem stopniowo dokupywało się te grunty rolne. Dzisiaj praktycznie uprawiamy grubo ponad 100 hektarów. No i tutaj nasze pola dominują zboża, pszenica, ozima,
buraczki, no i teraz od jakiegoś czasu pojawia się oprócz rzepaku jeszcze kukurydza. Ona nam trochę tak daje zmianowanie odpowiednie na tych słabszych polach. Trochę poprawia strukturę gleby. No uczymy się na razie z kukurydzą, jak to się mówi, bawić. No i tutaj masę, kukurydza ma właśnie masę z hektara, tak? Tutaj trzeba przewalić kilkanaście ton, więc o, cieszymy się, że mamy takie fajne zestawki przyczepek i pomagają nam właśnie w odstawieniu tego towaru z pól. No, gospodarstwo się mocno zmanizowali praktycznie, bo ostatnie te nabory, co były w PROW-u, pomogły nam w zakupie częściowo tych maszyn. Mówię częściowo, bo część mamy maszyn kupionych z własnych funduszy, bez żadnej pomocy unijnej, a część jest sfinansowana, między innymi te przyczepki też częściowo pomogła nam agencja sfinansować zakup. Także cieszymy się z tych programów troszeczkę, no i pomogła nam to też w gospodarowaniu. Łatwiej nam się gospodarzy, łatwiej nam te pola uprawiać tym nowoczesnym sprzętem. I tak samo szukamy gruntów coraz większych kawałeczków. No, żeby to gospodarstwo jakoś tam prosperowało, no bo dzisiaj nie czarujmy się, nie idzie już gospodarzyć, jak moi rodzice gospodarzyli, jak mówiłem, na 11 hektarach ziemi śmiało można sobie jakoś to egzystować. Dzisiaj to niestety dziesięciokrotność tych areałów pozwala nam jakoś tam egzystować. No, nie jest łatwo, bo jest ciężko. Ten rok szczególnie nam pokazał w kość, jak to jest w rolnictwie. Także nie można za dużo się podniecać plonami lat ubiegłych, bo możemy się rozczarować. Nie miło tak jak w tym roku to nastąpiło. Zebraliśmy praktycznie połowę plonów tych, które były w innych latach. Automatycznie za tym idzie połowa dochodów. Mamy połowę dochodów gospodarstwa mniej. No i musimy jakoś, no jakoś musimy sobie dawać radę. No musimy jakoś to wszystko do kupy jakoś zegrać. Nie ukrywam, że część pieniążków także nam przychodzi z usług. Mamy firmę usługową, świadczymy usługi rolnicze. Częściowo te pieniążki pozwalają na spłatę tych maszyn, które kupiliśmy, a pozostałe część gruntów rolnych, tak jak mówiłem, obrabiamy sobie praktycznie 100% tak sami. Przy wyborze przyczep sugerowaliśmy się praktycznie troszeczkę ceną, a także serwisem. No, ma się pod uwagę między innymi to, że ta firma Mirosławiec jest niedaleko oddalona od nas, tak? To jest raz. Drugie to, że przyczepy te oglądaliśmy w gospodarstwach innych, gdzie były one. Podobały nam się one dlatego, że fajnie wykonane. No cena może nie była aż taką, jak to się mówi, cena nie była aż może taka powalająca, że nas to skłoniło akurat do Mirosławca, ale wykonanie przede wszystkim. Fajna jakość, fajnie zrobione, nawet na nasze życzenie, bo chcieliśmy mieć kolor pod kolor traktora, zrobili nam to za nieduże jakieś pieniądze. Także jestem zadowolony ze współpracą z Mirosławcem. Nawet niedawno zamawiałem kosz, bo którego nie kupiłem, kosza zapasowego wtedy, jak braliśmy nowe przyczepy. Dzwoniłem parę dni temu, już mamy zrobiony ten kosz, także pojedziemy tam może za dwa dni po ten kosz odebrać go. Także brawa dla Mirosławca, polecam jak najbardziej.